też staram się to wszystko trzymać tak, w takim dobrym tonie tego naszego olimpijskiego ruchu przede wszystkim, no bo jak jesteś już olimpijką, no to jesteś nią na zawsze i fajnie jest jakby trzymać się takich, wiesz, takiego etosu sprawy, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Że po prostu to są tak, pewne wartości, przede wszystkim no, fair play, które gdzieś, wiesz, takie roztaczanie tej solidarności, równości, gdzieś takiej szeroko pojętej.